Rozdział 4. Instalacja automatycznych systemów transakcyjnych. W tym module wyjaśnimy działanie oprogramowania o nazwie Automatyczne Systemy Transakcyjne. Automatyczne systemy transakcyjne to zautomatyzowane programy, które sprawdzają dla Ciebie aktywność rynkową i wykresy cen par walutowych oraz wyszukują sygnały rynkowe, które mogą przynieść Ci zysk. W zależności od tego, jak zaprogramujesz automatyczne systemy transakcyjne, mogą one dokonywać dla Ciebie transakcji. Spójrzmy teraz, jak można zarządzać swoimi automatycznymi systemami transakcyjnymi. Po otrzymaniu spersonalizowanego automatycznego systemu transakcyjnego, musisz skopiować go do odpowiedniego folderu, aby platforma MT4 mogła rozpoznać ten plik. Następnie należy znaleźć folder instalacyjny terminalu klienta. Terminal klienta XM jest domyślnie instalowany w tej ścieżce. Następnie należy zlokalizować i otworzyć folder strategie i skopiować do niego swoje automatyczne systemy transakcyjne. Aby terminal klienta mógł rozpoznać zaktualizowaną bazę danych, konieczne będzie zrestartowanie platformy MT4. Następnie zobaczysz swoje nowe automatyczne systemy transakcyjne na liście strategii znajdującej się w oknie nawigatora. Zwróćmy teraz uwagę na kilka istotnych szczegółów dotyczących zakładki Narzędzia, Opcje, Strategie. Należy zwrócić uwagę, iż we wcześniejszej wersji platformy MT4 przycisk Auto Trading był nazwany Włącz Strategię. Domyślnie i dla Twojego bezpieczeństwa zaznaczone są dwie bardzo ważne opcje. Pierwszą z nich jest Wyłącz automatyczny trading, gdy rachunek został zmieniony, co zapewnia Ci bezpieczeństwo, że przy przełączeniu z konta demo na konto rzeczywiste lub z konta transakcyjnego jednego rodzaju na inny, wszystkie aktywne, automatyczne systemy transakcyjne zostaną automatycznie wyłączone. Oznacza to, że jeśli na przykład testujesz dany automatyczny system transakcyjny na swoim koncie demo, a następnie zalogujesz się na konto rzeczywiste, automatyczny system zostanie wyłączony. Zalecamy pozostawienie tej opcji bez zmian, czyli zaznaczonej. Drugą opcją jest wyłącz automatyczny trading, gdy profil został zmieniony, co zapewnia Ci bezpieczeństwo, iż w wypadku zmiany profilu automatyczny system transakcyjny zastosowany dla danego wykresu zostanie automatycznie wyłączony. Teraz wyjaśnimy, w jaki sposób można dołączać automatyczne systemy transakcyjne do wykresu. W pierwszej kolejności należy upewnić się, iż opcja zezwalaj na automatyczny trading jest zaznaczona. Możesz także włączać i wyłączać tę funkcję, klikając przycisk Auto Trading na pasku narzędzi. Możesz wyłączyć wszystkie swoje automatyczne systemy transakcyjne poprzez ponowne wciśnięcie tego samego przycisku w dowolnym momencie. Teraz możesz przejść dalej klikając OK. Opcję tę można dostosować na późniejszym etapie, kiedy dodasz daną strategię do konkretnego wykresu. Aby dołączyć automatyczny system transakcyjny do wykresu, kliknij dwukrotnie lub prawym przyciskiem i wybierz opcję Dodaj do wykresu z rozwijanego menu. Najpierw należy zdecydować, jaki rodzaj transakcji ma przeprowadzać automatyczny system transakcyjny, jak na przykład Long Buy, Short Sell lub oba te rodzaje. Części umożliw handel możesz dostosować opcje, które zezwalają na transakcje rzeczywiste lub pytają o potwierdzenia. W zakładce Zabezpieczenie możesz włączyć umożliw import, aby wyeksportować rzeczywiste dane z MT4. W zakładce Wpisz parametry możesz modyfikować opcje charakterystyczne dla każdej strategii. Nazwa Twojej aktywnej strategii znajduje się po prawej stronie wykresu. Symbol X oznacza, że dana strategia jest wyłączona, natomiast smutny emotikon wskazuje na to, że strategia jest włączona, ale opcja Umożliw handel jest nieaktywna. Pamiętaj, że kiedy strategia jest dodana do wykresu, jeśli przeciągniesz i opuścisz lub zmienisz obecny wykres na nowy, strategia pozostanie aktywna. Aby odłączyć strategię od wykresu, wystarczy zamknąć okno wykresu. W naszym kolejnym filmie instruktażowym dowiesz się, jak wyświetlać dane historyczne na temat swoich strategii. Dziękujemy za uwagę.